Euróban szamagó reklám van. Csak Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i3, grafika Radeon za jedyne 1999, taniej o 250 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Po reklamie. 7 po 17. Debata dnia. Dwa lata temu, kiedy pisaliśmy o zamierających drzewach w Puszczy Białowieckiej, ponownik sam już 400 tysięcy sztuk świerków. Dziś to już ponad milion i to tylko na terenie trzech nadleśnictw, bo przecież cała sprawa nie dotyczy Białowieckiego Parku Narodowego. Tak informują Lasy Państwowe na swoim oficjalnym profilu i zamieszczają nowy film z lotu ptaka przedstawiający skalę z Puszczy. A dziś w tej właśnie sprawie udał się do Brukseli minister środowiska Jan Szyszko i od tego zaczynamy debatę dnia w Polskim Radiu 24. Witam naszych gości. Pisarz, publicysta Michał Matys. Już dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Gieryja, Polska 24. Dzień dobry. Jakub Białowicz, gość niedzielny. Panowie, jak to jest z tym koalicją? Pokażę, że mamy już kary nałożone finansowe za to, że nie przestaliśmy wycinki tej interwencyjnej i sanitarnej drzew w Puszczy Białowieckiej. I mamy też kary środowiska, które nie przekonał raczej unijnych polityków i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości do swoich racji. Po czyjej stronie jest racja? Ja myślę, że przede wszystkim Michał Matysek mówi, że dzisiaj sprawa zrobiła się strasznie polityczna. Ten kokonik, każdy pisał się do jakiejś partii politycznej najwyraźniej. Mamy spór. Spór jest idiotyczny, że to w zasadzie eksperci powinni rozstrzygnąć. Natomiast ja mam pretensje do ministra Szyszko o jedno. Także Unia Europejska, jeżeli on jest takim pewien tych swoich racji, bo to się sprowadza do tego takiej ekologii, tutaj tam przeczytam w Gorskie, że pokazuje, w jaki sposób chcemy to chronić, tak aby zachować to wszystkie dziedzictwo, że jeżeli nie zatrzymamy tych zatykowanych przez kornika lukarza, to z takimi ekspertami też jest jeszcze większe połacie lasów zostaną przez tego kornika zniszczone. Okej, ja nie wiem, czy on ma rację, czy nie ma rację, bo są sprzeczne opinie. Ja bym chciał, żeby minister Szyszko jest przekonany, że tak jest, to niech zbierze ekipę, niech zaprosi do tego lasu tą ekipę ekspertów, fachowców, urzędników dotyczącym prowadzonej w Puszczy Białowieskiej sanitarnej z faktami. Natomiast zapraszam na przykład przedstawicieli szefu na Puszczy Białowieskiej, ale nie znaleźli czasu. Ale to zaprzestanie tych działań. To wszystko trochę pokażecie, dlatego że jeśli jest przekonany minister Szyszko, że ma rację, to nie wystarczy tą rację mieć, tylko trzeba ją przekonywać, jeżeli jest ona zgodna z prawem i ma na celu ochronę. Jeżeli nie jesteśmy już w tej Unii, no to niestety nie możemy powiedzieć, a my i tak swoje wiemy, będziemy ciąć. Bo bezsensowny konflikt. Po 16 na naszym domu spotkali się dwaj politycy, Agnieszka Ścigaj z PiS 15, Jan Osiński z Prawa i Sprawiedliwości. I Agnieszka Ścigaj stwierdziła, że minister Szyszko ma bardzo dobre argumenty, ale bardzo źle je komunikuje. Czy panowie też widzą taki problem z komunikacją tych argumentów ze strony polskiego resortu w sprawie ochrony środowiska? Komunikacja tej jak mówię, to było rzeczywiście nie zachwyca mnie od pewnego czasu. Natomiast nie wiem, czy to akurat komunikacja zawiodła mnie za bardzo po drugiej stronie. Mówię tutaj o nowym instytucie, które zajmują Takie drzewo się przewróciło mniej więcej, kiedy tam przełożono te kupy i to wrażenie było spore, ale dziennikarze i tak wiedzą swoje, napisali swoje, dlatego że mam wrażenie, myślę, że są dwa powody, dla których Europa się zrozumiała, pocztą się zainteresowała. Jedna to jest ogólna wojna Brukseli i Berlina z Polską, to także tu jest kilka punktów zapalnych. Puszcza Białowieska nadaje się jako pretekst, bo potem na tym debacie chodzi o migrację, o sprawy gospodarcze, o sprawy ideologiczne też, ale druga, ona już bardziej związana z ideologią, mam wrażenie, że ekologia to jest jakiś obcasek, religia na tyle silna, że nie za bardzo się z jej wyznawcami da rozmawiać. A w tej chwili Puszcza Białowieska jest objęta kilkoma nakładającymi się na siebie programami ekologicznymi, które powodują, że na przykład jeżeli w jakimś fragmencie puszczy
dosłownie kilka drzew ma więcej niż 100 lat, to cały las jest uznawany za stuletni i można bardzo wiele zrobić. Są dyrektywy chronienia poszczególnych kilka innych programów, które powodują, że cały program jest ciężko coś zrobić, ale akurat z kronikami jest tak, że poza cięciem rają się dwie ważne wizje tego, czy robić, czy nie robić się w tym lesie, w tej poszczelni. Kolejne dane dla panów Lasów Państwowych. Do opinii obecnie w całej Puszczy Białowieskiej zmarło 8% drzewostanów. Wszystko przez kornika drukarza, który masowo zagraża świerkom, a te stanowią około 30% wszystkich drzew w Puszczy Białowieskiej. 8% drzewostanów zniszczonych, zaatakowanych przez kornika drukarza. Pan Michał Mates mówił o jednym politycznym korniku, ale dzisiaj minister środowiska pojawił się w Brukseli i w całym słoiku witrowym podejrze. To są dziesiątki, setki koników, które właśnie w tej chwili pustoszą Puszczę Białowieską. Czy ja bym chciał włączyć od Skarbu Państwa. Obecnie lokal jest w posiadaniu córki Jaruzelskiego. Spółka pracownicza kopalni Krupiński nie zostanie powołana, poinformował o tym minister energii Krzysztof Tchórzewski. Ubiegłym miesiącu do zarządu gminy Suszec oraz ministra energii wpłynęło pismo grupy inicjatywnej dla powołania takiego podmiotu. W ich opinii reaktywowanie kopalni Krupiński będzie istotne dla polskiej gospodarki, m.in. z powodu znajdujących się tam układów węgla, które można eksploatować do 2030 roku. Pomimo, że spółkę pracowniczą można założyć bez większych trudności, kluczowe znaczenie ma jednak opinia resortu energii. Minister Krzysztof Tchórzewski w rozmowie z Ja się na tym nie znam, się nie podoba, bo o naciskach politycznych w takim
razie. Komisja Europejska założyła, że próbuje ugrać coś w sprawie Puszczy Białowieskiej. Mamy już Komisję Europejską chce nałożenia kar i też nie do końca. No dobrze, darujemy sobie tłumaczenie Komisji Europejskiej. W takim razie, czy podobne narzędzie do tworzenia pewnych nacisków, wpływów w kontaktach zagranicznych, w polityce zagranicznej jest temat reparacji wojennych? Absolutnie tak. W moim przekonaniu, trochę zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości nie rozumieją mechanizmu, który wykorzystał Jarosław Kaczyński do Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie Polskie, w ratunku czasów zaprzeszłych. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była nasza sformułowanie imperium zła. Dwa słowa, które zmieniły rzeczywistość tak naprawdę. To jest taka polityka tworzenia przewag. Prawda? Moralnych. Wysłuchaj Boże Baranku, wołania odnośnie sposobu głosowania w Unii Europejskiej. Przypominam sobie, jak Kaczyński wykorzystał to przeciwko Angeli Merkel chyba wtedy, zdaje się, mówiąc, że jesteśmy zwolennikiem głosowania miłością, równością, ponieważ pani państwo nie zrobiło naszemu to, co zrobiło, to nie miałbym powodu. To był element nacisku psychologicznego. Tak samo tutaj. Wydaje mi się, że racje były takim fajnym narzędziem, które mogło być nawet skuteczne odnośnie tego, że wybierać nacisk na Niemcy, by nie stawały przeciwko Polsce jawnie i wprost i próbowały nas tak naprawdę zakończyć, by zapędzić do kozie grobu. Przy czym w którymś momencie, jeżeli ktoś przechodzi wykorzystywanie tego podkręcanie w tej chwili chyba już ustanowił w Polsce, to narzędzie przestaje być kompletnie użyteczne i zaczyna być, może być pośmieszające, co w ogóle już nie służy polskiej racji stanu. Na razie mamy dyskusję na przewodniku politycznym z ekspertem od biura analizy mowy politycznym, ale nie ma jeszcze informacji rządu w sprawie reparacji wojennych. Dziś opublikowano już, można wydrukować 40 stron argumentacji przemawiającej za tym, że zgodnie z prawem międzynarodowym przysługują nam reparacje wojenne, a to sprawa miliardów dolarów odszkodowania tytułem strat poniesionych przez Niemców w II wojnie światowej. Ale już eksperckie wyliczenia i tak dalej, to już jest krok dalej, który już przeszedł z fazy takiego mechanizmu narzędzia do czegoś, co zaczyna być, nie wiem, potrzebne, ale ja chciałem powiedzieć, że trzeba poprzeć to, co pan mówi, chcę tylko jeden przykład podać. Kiedy Grecja zaczęła mówić o reparacjach, dokładnie wtedy zaczęła mówić, kiedy Niemcy w trakcie kryzysu finansowego stwierdzili, że Grecy są zadłużeni, że odstąpili za te długi greckie wyspy. No i wtedy Grecy wymyślili, że wrócimy do sprawy reparacji. Teraz mamy analogiczną trochę sytuację. Nie ulega wątpliwości oczywiście, że stałem się dla wielu przykrotem podziwu, ty bowiem byłeś mym potężnym spowodzicielem. Tylko jest pytanie, jak to rozegrać, żeby nie przekroczyć tej linii, o której właśnie pan mówił, żeby nie samemu sobie krzywdy nie zrobić. To trzeba bardzo mądrze i bardzo strasznie. Jest to mechanizm już na pewno w momencie polityki gabinetowej, z którą mieliśmy do czynienia, tak jak kiedyś to bywało, on byłby skuteczny niesamowicie. W momencie, kiedy mamy politykę taką medialną, facebookową, twitterową, kiedy po prostu jakiś jeden poseł z drugim w nadmiarze ADHD, prawda, politycznego lub chęci zaistnienia po prostu podkręca to do nieprawdopodobnych rozmiarów. No, może to się wymknąć spod kontroli, prawda, więc mówię, to trzeba naprawdę... Ja nie wiem, obserwuję to z zaciekawieniem, w którą stronę to pójdzie i póki co mam... Obawiam się tego, w którą stronę to idzie. Nie jako autor, w którą stronę to pójdzie. A reakcja Niemiec, moim zdaniem, wskazuje, że to idzie w zupełnie dobrą dla nas stronę. To znaczy, ta reakcja jest dosyć nerwowa raczej, aczkolwiek i oczywiście negatywna. Wiadomo, Niemcy deklarują, że nie chcą zapłacić. Ale też argumenty, jakimi się posługują, są na tyle słabe, że świadczą raczej o tym, że chyba nie za wiele Niemcy w rękawie mają. Jeżeli argumentem jest to, że Polska wyraziła ustnie być może zgodę w czasie negocjacji na przykład lat 80. i 90. na rezygnację z tematu, no to świadczy to ewentualnie o polskiej ekipie, która była u władzy, a raczej nie o stanie prawnym. Mamy w tej chwili te opinie Biura Analiz Sejmowych, o których pan redaktor wspomniał. Tam są wyliczenia z 46 roku, jakoś z okresu zaraz powojennego, więc
trzeba by je jeszcze przetłumaczyć na współczesne złote albo na euro. Tak, ale mniejsze o te wyliczenia. Koszty i tak są naprawdę bardzo duże. Niektórzy mówią, że nie musi, jak Bartosz Kownacki, że nie musielibyśmy prosić o unijne pieniądze, gdybyśmy otrzymali odszkodowania. Ale to optymistyczna wizja, ale rzeczywiście wyliczenia to kwestia już do pozostawienia dla ekspertów, dla którzy mają wiedzę, potrafią to robić, ale na razie według tej ekspertyzy mamy otwartą prawdę do dochodzenia na gruncie prawa międzynarodowego, bo tego typu życzenia, jeśli chodzi o reparacje wojenne, nie ma nigdzie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, które powstało w roku 1945, a wszelkie dokumenty, które miały być uznawane w polityce zagranicznej, międzynarodowej, w ONZ-cie, musiałby być złożony. Tam takich dokumentów, że Polska zrzeka się roszczeń ze strony Niemiec, nie ma. Ja myślę, że to ma podwójne znaczenie, to, że my z czymś takim występujemy. Jedno zgodzę się z panami, to jest narzędzie nacisku na Niemcy, ale druga rzecz, to jest oczywiście kwestia tego, co nazywamy polityką historyczną, czyli przeprawiania w tej chwili właściwie obrony Polski przed przeprawianiem gęby kraju, który odpowiada za drugą wojnę światową. No bądź reparacje płaci ten, kto zniszczył, a nie ten, kto mu zniszczono i dobrze mieć coś takiego, dobrze mieć konkretne wyliczenia, które światu można pokazywać. Wciąż Niemcy płacą. Kilkanaście dni temu dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung poinformował, że rząd Niemiec przyznał odszkodowania Żydom, którzy przeżyli masakrę w czerwcu 1941 roku w Jasach Północno-Wschodniej Rumunii. Wtedy zamordowano co najmniej 13 tysięcy osób. No i w 2017 roku jest to odszkodowanie rządu Niemiec po bardzo, bardzo wielu latach. Dokonanie tego odszkodowania, czyli znowu są realne pieniądze. Czyli sprzęty po prostu ciekawą teorię, pomysł na to, jak sprawę rozwiązać. To mogło być rzeczywiście bardzo popularne dla Niemiec, mianowicie na polskiego międzynarodowego trybunału Hadze, Fronter Sprawiedliwości Tax. Problem polega na tym, że były już przypadki, kiedy nawet kraje członkowskie Unii spierały się między sobą, zdaje się nie było z Niemcami, jeśli dobrze pamiętam, i Trybunał rozstrzygał takie sprawy. Tutaj rzeczywiście wydaje się, że mamy jakieś argumenty. Pytanie jest tylko, to rzeczywiście mogło być to bardzo, bardzo kłopotliwe dla Niemiec i w tym sensie, jako narzędzie nacisku, nie jest. To jest na ruch, powiem tak. Ja uważam, że należy mówić się na takich deklaracjach. Zgadzam się, że stało się coś niedobrego, że w zasadzie ta historia się zupełnie zaciera. Na zachodzie właściwie wiedza o powstaniu warszawskim podobna była żadna, jaka nie mogła zrobić to zbrodnia. Rzeczywiście, uważam, że ma pan rację, że tutaj ta narracja zostaje odrzucona, bo Niemcy zaczynają, prasa niemiecka zaczyna mówić o tym. Tylko rzeczywiście no jest tak, z strony, jak ktoś powie te wszystkie argumenty pogodzić, że obawiam się, że obecny rząd nie ma jakiegoś planu, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Mówiliśmy przed chwilą, przepraszam, tylko o kodokarzu, że mówimy o reparacjach. Są jeszcze inne sytuacje, jak wiadomo, to jest bardzo wyprzedł konflikt, który się zbyt oczywiście, a po prostu otrzymał bardziej przemyślany i narracji. Najbliższe uczestne przyjęcie. Kolej przepraszam, że nie jest potrzebne. Reparacje ok, ale nie musimy robić wokół tego takiej atmosfery, która ok, zgadzam się, możemy coś tam zyskać, ale nie jest swoim przemysłem. A może właśnie jest to potrzeba tego typu atmosfery i rozbudowania obecną sytuację dotyczącą relacji polsko-niemieckich. Fakt, że prawda jest taka, że tylko 2% zadośćuczynienia przypadło w ręce Polaków, a nie strony Niemiec. Panie redaktorze, ja tutaj mówię, kto da sobie uczenie reparacji? Akurat te państwa, które grają na wojnę światową, to już jest liczne zwiększenie, ale właściwie to może
czasu roku zacząć mówić o reparacjach wojennych. To tylko w sposób kiedy się można uruchomić ten wątek. Ja 56 680 30 chcę uważać za Szykowskiego bardzo często w stawaniu z kolą. Można powiedzieć, że gospodarczo stał się na jednym kolanie, ale sprawa międzynarodowych jakoś nigdy nie sformułował, a szczególnie na stronę Szykowską nie sformułował. Tak jak zatem na zewnętrznie, zadowolenie za się pożytkanie, zredzia produktu, od potem na audycję muzyka. Manifest tego prawda, który by powiedział, dobrze, to polityce zagranicznej zależy nam na tym. Malina Starek odycja. W ten sposób, tak jak powiedziałem, nigdy nie rodzi się Amerykanie. Prawdziwa historia o losach polskich rodzin. Nie jestem w stanie tego zdiagnozować. Tutaj się mówi walka o swoje własne interesy, nawet kosztem naruszania interesów. Następnego ranka na stole nakrytym do wielka posiadania nie było ani śladu kartkowej polityki rządu. Tak jak w powietrzu nie czuło się śladu po wczorajszej awanturze. Tak czy inaczej sprawa reparacji uważam, że powinna być, jeżeli nie wykorzystam jej nawet w tym czasie, powinna być gotowa na przyszłość. Bo to było tak, że te sprawy też na wiele lat zostawiono. Po śniadaniu schowałam się za parawanem porządkowania papierów i rzeczy. Miałam nadzieję, że dam akurat coś, co jeżeli w ogóle byśmy dostali reparację, to trwałoby to lata, jak pokazuje nam, czy dziesięciolecie, jak pokazuje sprawa reparacji dla Francji za pierwszą wojnę światową, ale tak czy inaczej jest to coś, co ma horyzont dużo dłuższy niż jedna kadencja, więc myślę, że tak czy inaczej sprawę trzeba zacząć, a już decyzją polityczną jest to, na ile ją kolokalnie mówiąc podgrzewać szef MSZ, to mówi, że to jest sprawa wymagająca dużej uwagi, koncentracji skupienia i czasu cierpliwości, więc też apeluję o cierpliwość, wreszcie co mają zachować, kiedy mamy 40 stron ekspertyzy z analiz sejmowych, więc pytania są nieuniknione. Mam inne tylko takie pytania, czy nie, czy już mamy na przykład dosyć tego, jesteśmy wciąż pouczani i łajani. Kiedy zrobiłam porządek, stryj nastawił oba telewizor. Ale to pytanie, przez chociażby leciwe pudła odbierały po jednym. To pytanie do drugiej części debaty, jaką miał wieczorem Mariusz Gierek i Homatys, to usłyszenie za kilka minut. I to jednocześnie reklama. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i musimy ograniczyć wydatki, dlatego że kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Zdarzenie w biznesie i sprawdź ofertę praktyki dla przedsiębiorców. Rata już od 680 zł netto miesięcznie, opłata wstępna 0% i pakiet ubezpieczeń za 1,9% wartości auta. Dodatkowo ochronę pogwarancyjną na trzeci rok kupisz za 99 zł. Zapraszamy do salonów Volkswagen, samochody użytkowe. Zapytała, Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki. Tylko dla mężczyzn Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal więcej niż witaminy. Nie byłam pewna, czy muzyka przypadła. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Najpierw słuchała się. Na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. Ja chcę przebaczyć. Jezus kazał modlić się do Jahwe, nie odkręcać. Nie po żydowsku, miłuje Jezuska, no ale gdzie jest Bóg? Niech pani zapamięta, Ila Diantere... Sznur mocny, gdy potrójny, to nie jest jakiś taki, że Jezus przynajmniej. Oni się modlili, do kogo? Po reklamie. Tak nie tak samo, jak dla mnie reakcja... Tu Polskie Radio 24, minęła 17.30. Czas na informacje dnia. Anna Kowalik-Branka. Zapraszam. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński i Paweł Lisiecki zawiadamiają prokuraturę w sprawie willi generała Wojciecha Jaruzelskiego. Nieruchomość w Stołecznym Ratuszu sprzedał rodzinie Jaruzelskich z ogromną bonifikatą. Willa przy ulicy Karapięć na warszawskim Mokotowie przed wojną należała do rodziny Przepełskich. Dawni jej właściciele stracili ją przez dekret Bieruta. W 1973 roku nieruchomość zajął generał Jaruzelski. O sprawie mówi poseł Lisiecki. Mieliśmy do czynienia z szpital, co prawda, nie miał lekarstw, nie mogę na pomoc, ale pacjentka czuła się bezpiecznie. Miałam najmniejszy wpływ na tę wycieczkę. Widziałam już to, co chciałam. Wątpliwości posłów PiS budzi sprzedaż nieruchomości rodziny Jaruzelskich z 93% bonifikatą. Według Agnieszki Kłon z warszawskiego ratusza z takiej możliwości tylko na terenie dzielnicy Mokotów skorzystało 100 osób.
Od 2008 roku w mieście stołecznym Warszawa obowiązuje uchwała Rady Miasta, która mówi o tym, że te nieruchomości, które są w użytkowaniu wieczystym, a są wykorzystywane tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe, mogą być przekształcone we własność z określoną bonifikatą. Jak zapowiedział przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do spraw stołecznej reprywatyzacji, Patryk Jaki, sprawia je w Wilni, ma przejrzeć się komisja. Posłowie PiS zwrócili też uwagę na podpisy złożone na pełnomocnictwach umożliwiających zwroty nieruchomości przyjętych na mocy dekretu Bieruta. Chodzi o adresy, którymi do tej pory zajmowała się Komisja Weryfikacyjna. Według posła Jana Morzyńskiego wyraźnie widać, że mogło dojść do fałszerstwa. Pokazują, w jakim stanie państwo funkcjonowało w tamtym czasie, a któremu, że tak powiem, patronowała Anna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dotychczas Komisja Weryfikacyjna badała sprawę zwrotu nieruchomości. Dzieci z niepełnosprawnościami będą uczyły się wśród rówieśników, zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort stawia na naukę włączającą ponadpodmiejne i indywidualnym programem terapeutycznym. 1 września weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące uczniów niepełnosprawnych. Jak mówi wiceminister edukacji Marzena Machałek, dzieci niepełnosprawne będą włączone do grup rówieśniczych. Chcemy, żeby dziecko było w szkole, żeby miało zajęcia z nauczycielami, ale jeśli jest tutaj orzeczenie o konieczności nauczania czy kształcenia specjalnego, to wtedy zespół nauczycieli wraz z rodzicem przygotowuje program dziecko niepełnosprawne nie musi mieć orzeczenia o kształceniu indywidualnym. Zapewnia wiceminister Machałek. Nie musi mieć dziecko niepełnosprawne orzeczenia o kształceniu indywidualnym, żeby mieć zajęcia indywidualne w szkole. Wystarczy, że jest przygotowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w ramach którego dziecko może mieć matematykę, język polski czy każde inne zajęcia prowadzone indywidualnie z nauczycielem. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że do końca miesiąca dyrektorzy szkół otrzymają informacje, jak zgodnie z nowymi przepisami kształcić dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. 180 km nowych dróg z unijnym dofinansowaniem. W Ministerstwie Rozwoju podpisano umowę na wsparcie 6 projektów o wartości przekraczającej 11 miliardów złotych. Pomoc z Unii Europejskiej wyniesie 5 miliardów. A wśród inwestycji znalazły się dwa odcinki drogi S6 w okolicy Koszalina, fragment południowej obwodnicy Warszawy, fragment tzw. Zakopianki, a także obwodnica Góry Kalwarii. Jeszcze w tym roku urzędnicy chcą podpisać kilkanaście umów. Wszystkie inwestycje drogowe, które otrzymały dziś unijne wsparcie, są w trakcie realizacji. Kierowcy będą mogli z nich korzystać w ciągu 2-3 lat. Ogromne straty gospodarcze powodują korki, które są nieodłącznym widokiem na drogach w dużych miastach Francji i na trasach do nich prowadzących. Stowarzyszenie Automobilowe, które publikuje dane, mówi je na alarm. Według opublikowanego raportu gospodarka francuska rocznie traci grubo ponad 20 miliardów euro w wyniku opóźnień w ruchu, których przyczyną są korki. Spowodowany nimi stres skupia się nie tylko na zdrowiu psychicznym kierowców i pasażerów, ale także na pogorszeniu jakości wykonywanej przez nich pracy. Mimo znakomicie rozbudowanego systemu informacji internetowej i radiowej na temat sytuacji na drogach, w godzinach poranek... No informacja to, co ci da, równo ci da. Problemy są problemami na drodze. Paryż, która jest zatłoczona nawet w niedzielę. To jeden z najbardziej ruchliwych węzłów w Europie. Tutaj krzyżują się drogi z południa, z Włoch, a także z Hiszpanii, z Portugalii, z tymi, które prowadzą do Wielkiej Brytanii, do Beneluxów, do Niemiec i dalej do Polski. Część kierowców za zakrakowaną ulicę Paryża odpowiedzialności obarcza socjalistycznych merów miasta, którym marzy się ograniczenie poruszania się samochodami po stolicy. W konsekwencji zamykane są ulice, jak na przykład bulwary nad Sekwaną, co powoduje wzmożenie ruchu w innych miejscach miasta. Paryż, Marek Przesiński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. We wszechświecie, między gwiazdami, serwis giełdowy. Miliony lat świetlnych stąd, żebym to ja wiedział. Ale za chwilę widać było po jego... Elżbieta Szczerbak, zapraszam. W dobrych nastrojach rozpoczęli tydzień na warszawskiej giełdzie. Jak to jeden zbierał się na śmiech, zyskała większość indeksów. WIG urósł o niemal 1%, WIG 20 spadający największe spółki o 1,20%. Na mój się zakończenie indeks średnich spółek, który zyskał 0,13%. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost jest brak sprawy północno-koreańskiego kryzysu. Rafał Sadek, 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 Sadek,
która północno obchodziła świętą 9. rocznicę ogłoszenia niepodległości i kontrówka umiegłego tygodnia mam bardzo nerwowo, bo mi Fredek bał się, że będzie mieli do czynienia z kolejnymi testami broni balistycznej, czy też bombami jądrowymi. Nic się takiego nie stało, początek tygodnia tworzył się bardzo wysoko. Mamy do czynienia na rynku rybnickimi nastrojami, Stany Zjednoczone być może znajdą się gdzieś na nowych historycznych rzeczach, także są w tym środowisku. Również giełda papierów wartościowych w Warszawie dynamicznie zyskuje. Jezusa! Ponad 5% zyskał PKN. No, Jezusa! Na drugim biegu nie znalazł się m.in. oraz obroty na rynku głównym przekroczyły 917 milionów złotych. Najwyższe odnotowano na akcjach PKN Orlen. Na walorach tej spółki zawarto też najwięcej transakcji. Także widzicie Państwo, takie to są różne wibracje bankowe. Wibracje. Najsłabszą walutą w regionie. Obecnie euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,54 zł.